Dom Przedsiębiorcy w Tczewie oraz Pomorska Strefa Ekonomiczna zorganizowali konferencję dla przedsiębiorców z powiatu tczewskiego, której tematem były m.in. możliwości finansowania rozwoju firm w ramach środków z funduszy unijnych oraz Banku Gospodarstwa Krajowego. Dzisiejsze spotkanie adresujemy do przedsiębiorców, inwestorów, pracodawców z terenu powiatu tczewskiego i wspólnie ze Pomorską Strefą Ekonomiczną, Bankiem Gospodarstwa Krajowego i głównym punktem informacyjnym funduszy europejskich. Będziemy rozmawiać o tym, co jest dostępne do wzięcia, jakie są ulgi, preferencje do skorzystania dla przedsiębiorców i inwestorów, którzy zamierzają rozpocząć swoją inwestycję, rozwinąć działalność na terenie naszego powiatu, ale też i w Polsce, bo te programy wsparcia są adresowane do ogólnopolskiej jakby grupy przedsiębiorców i na każdym terenie województwa, powiatu można z tego typu preferencji skorzystać, w tym w powiecie tczewskim, do czego namawiamy i zachęcamy. Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna jest obecna w Tczewie już od ponad ćwierć wieku. Zaczynaliśmy jeszcze pod koniec XX wieku budową, tworzeniem podstrefy Tczew-Czadkowy, gdzie osiedlił się m.in. Flextronics, obecnie Flex. Czyli mieliśmy tereny na początku na północy miasta, mamy również tereny podstrefę dosyć już, bym powiedział, starą, ale doświadczoną, także na zachodzie miasta są to Rokitki, tam między innymi takie zakłady jak obecny Thales Dis, dawniej Gemalto, funkcjonują. Niedawno nabyliśmy od KOWR-u tereny inwestycyjne na południu Tczewa, przy ulicy Bałdowskiej, więc okolice Hubera Zuchnera, które też zamierzamy przeznaczyć pod kolejne inwestycje przemysłowe, tak żeby móc rozwijać naszą zarówno bazę terenów inwestycyjnych, jak i wspierać rozwój gospodarczy miasta. Czasem jest tak, że właśnie żeby był inwestor, trzeba przygotować mu miejsce, a inwestorów nie ma, bo nie ma miejsca na przykład przygotowanego. Już trochę innym modelu działamy, natomiast dalej staramy się stwarzać dobre warunki do realizacji projektów inwestycyjnych w mieście. Temat, który pojawił się na spotkaniu, był potrzebą tak naprawdę porozmawiania o tym, jakie fundusze są dostępne dla przedsiębiorców, z czego można skorzystać, tym bardziej z tej nowej perspektywy, która się dla nas otwiera. Miejmy nadzieję, że te środki fundusze unijne będą bardzo szybko dostępne dla przedsiębiorców, zwłaszcza, aby rozbudzić i napędzić z powrotem tą gospodarkę, która niestety troszeczkę hamuje, aczkolwiek nie obserwujemy tego na co dzień. I też po to, żeby przedsiębiorcy mali, średni mogli rozpocząć swoje inwestycje jak najszybciej, głównie w tematyce OZE, o którą najwięcej zapytań mamy w ostatnim czasie i która jest nam tak naprawdę nam na dzisiaj najbardziej potrzebna.